witamy serdecznie na konferencji prasowej po meczu Chudnik-Wisła Sandomierz. W konferencji bierze udział trener naszych gości, pan Tadeusz Krawiec, któremu gratulujemy zwycięstwa, także się trener drużyny Chudnika Andrzej Paszkiewicz. No, gratulacje dla gości, tym bardziej, że jak sam pan przed meczem zapowiadał, raczej nie byliście faworytami, a tutaj drugi raz niespodzianka na suchych stawach i zwycięstwo. Na pewno, mogę już mówić, tak? Tak. Dziękuję za gratulacje. Na pewno my tutaj zawsze jedziemy taki, z takim troszeczkę ostrożnym nastawieniem, bo gra Chudnika, nie ukrywam, że mi się bardzo podoba. W jakim stopniu na pewno moja drużyna jest zawsze przygotowana na te drużyny, które tak grają takim systemem, atakiem pozycyjnym, na grę z kontrataku i to tak naprawdę ćwiczyliśmy przez cały tydzień i myślę, że to dzisiaj przyniosło zamierzony efekt. Na pewno trzeba się było troszeczkę martwić o ten wynik, bo Chudnik cały czas rozgrywał piłkę, posiadał przewagę optyczną, wypracowywał sobie sytuację, ale tak naprawdę też można było śmiało strzelić, mogliśmy strzelić drugą bramkę, która by tak naprawdę przesądziła już o losach tego meczu. No, nie ukrywam, że troszeczkę ta moja drużyna dzisiaj zagrała zdeterminowana, bo tak naprawdę to nie interesuje nas ta pozycja, którą zajmujemy, czyli tam 15. Chcemy przynajmniej, mieliśmy inne plany na tą rundę. Okazało się nagle, że ta drużyna nie zdobywa punktów i gdzieś trzeba tych punktów szukać i nawet tutaj szukaliśmy dzisiaj tych punktów na Hucie. Dziękuję. Andrzeju, bardzo przykra taka porażka i też ten system gry chyba, czy forma jakby nie najwyższa. Jakbyś też skomentował też ten pojedynek, który się właśnie zakończył. Ciężko cokolwiek powiedzieć po takim meczu. Wiadomo, że trzeba szukać winnych od siebie i ja nigdy nie uciekam od odpowiedzialności. Jak zawsze biorę tę odpowiedzialność na siebie, no dzisiaj zagraliśmy katastrofalnie. Myślę, że w każdym elemencie tutaj nie ma co wymieniać. Tak niedokładnie grającego zespołu, tak łatwo dać się skontrować. No, w poziom tramkarski, no, wykop po naszym rzucie rożnym, wykop piłki do przodu powoduje, że przeciwnik stwarza sobie sytuację, no to trochę chyba z innej bajki dzisiaj byliśmy. Ja za to odpowiadam, biorę to na siebie i tyle. Dziękuję. Czy jakieś pytania może do trenerów? Pana drużyna jednak znacznie więcej tych sytuacji miała niż Chudnik. Choćby w pierwszej połowie tam główka, nie pamiętam, wszystkiego chyba, tak. Tam wyjście było do Gaja, coś takiego. No tak, tak były te sytuacje, były tam w drugiej połowie też już, kiedy Chudnik rzucił się na nas i chciał strzelić wyrównującą bramkę, to oczywiście pokłosiem tego stwarza się sytuację w kontrataku czy w ataku szybkim i to tak naprawdę zabrakło jakiejś skuteczności, żeby ten wynik podwyższyć, bo tak jak tutaj już pan wspomniał, że to była ta sytuacja z pierwszej połowy, to była no mega setka, bo najpierw bramkarz sparował uderzenie po głowie Erwina Nowika, następnie Grzesiek Tobiszewski z paru metrów wrzucił piłkę ponad poprzeczkę i tak to wyglądało. No, dlatego cieszę się z tego zwycięstwa, tylko na pewno gdybyśmy wykorzystali tę sytuację w drugiej połowie, to myślę, że można było spokojniej przejść do jakiejś gry poprzez jakieś podania, poprzez organizację gry, a nie taka ciągle nerwówka i gra na zasadzie, aby wybić do przodu piłkę. Raczej tych nieobecnych nie byłoby chyba widać w braku tych zawodników u pana, bo tam nie było. No na pewno tak naprawdę to największym brakiem mojej drużyny jest brak środkowych pomocników, bo tak naprawdę dzisiaj na środku pomocy zagrali dwaj defensywni pomocnicy, którzy wcześniej grali na stoperze i Bartek Leśniowski, który jest takim chłopakiem, który dopiero się uczy wszystkiego. I mam kontuzjowanego Konrada Wójtowicza, który złamał rękę i Rafał Pydy, który pauzował za czerwoną kartkę, także dwóch nominalnych środkowych pomocników. No ale po prostu zagraliśmy dzisiaj akurat w tej formacji bardzo defensywnie i to przyniosło zamierzony skutek. Czy jeszcze jakieś pytanie? Pytanie do trenera Puszkiewicza, bo to już drugi warsztatowy mecz po Myślenicach. W ogóle ma jakieś postrzeżenia, skąd się dobierze ta taka słaba forma akurat w tym okresie?
Znaczy nie mówimy tu o dwóch meczach, bo jakbyśmy popatrzyli na tą ligę, to jeszcze była Nida i pewnie byśmy jeszcze znaleźli kilka takich meczy. Nie lubię narzekać, lubię patrzeć na to, co ja mogę zrobić, zespołem to, co chcę z nim zrobić. Nie da się zrobić wszystkiego taktyką, może tak powiem. Taktykę realizują ludzie i to nie mówię po to, żeby uciekać od odpowiedzialności, bo ja biorę oczywiście 100% na siebie. Tylko no na tą chwilę mamy taki potencjał, jaki mamy. Ten potencjał cały czas jest osłabiany. No, w ciągu 2 lat pracy ponad 20 zawodników odeszło. Wiem, że są ogromne oczekiwania wobec Hutnika. Ja te oczekiwania przyjąłem razem z tą pracą i dalej to próbuję dźwigać. Dokąd mi ten pewnie cierpliwości i jakiegoś pomysłu na ten zespół starczy, będę dźwigał. Ale myślę, że każdy, kto zdrowo myśli, każdy, kto umie myśleć logicznie, jest w stanie sobie przeanalizować pewne rzeczy. Być może gramy zbyt ofensywnie na ten potencjał, być może przyjdzie pora, żeby pewne rzeczy zmienić. Jak będzie taki moment, że ja stwierdzę, że brakuje nam już potencjału, aby grać tak ofensywnie, może tak będzie. Zobaczymy. Na razie nie chcę na gorąco nic mówić, już tak za dużo powiedziałem. Biorę to na siebie tak jak zawsze i tyle. Przegraliśmy, ja prowadzę ten zespół i ja się podjąłem jakby prowadzenia tego zespołu, a więc oczekiwania są ogromne i trzeba sobie z tym poradzić. Czy jeszcze jakieś pytania? Jak nie, to na następny mecz zapraszamy dopiero 20 października, bo teraz 2 mecze wyjazdowe z przebojem w Olbrom, no i derbowy mecz z Wisłą Kraków. Jeśli mogę prosić, to chciałbym tylko przypomnieć, że bilety będą w sprzedaży od 1 do 11 października. W dniu meczu dla kibiców Hutnika nie będzie prowadzona sprzedaż biletów, także jeżeli można gdzieś kibicom powiedzieć o tym, że ta sprzedaż będzie prowadzona, to bardzo będę wdzięczny. Wszystkie szczegółowe informacje będą podane na naszej stronie internetowej z godzinami sprzedaży biletów, cenami. Także serdecznie wszystkich zapraszamy. Oby było nas jak najwięcej na Reymonta. Dziękuję.